Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowic, a to jest kolejny odcinek z Kontraband Police. Tak, dzień drugi zakończyliśmy ostatnim odcinku. Zapomniałem, że jest jeszcze coś takiego jak tu to podsumowanie, nie? 690, no dobrze. Trochę zarobię. Nieźle. Zwolnij trochę miejsca na posterunku. Dzień kontrabandy. No nie. O, jest. Czemu jedna nie znikła? Wczorajszy wieczór miał się też skończyć. Nigdy się nie ten. A bo areszt też jest tutaj. A bo to od strony magazynu się wchodziło do aresztu, tak? Areszt śledczy. A nie. Chodź ze mną, pan. Czy ja tu zamknę, nie? Przemytnicie kontrabandu, a sprzeda z waszego inwentarza na transferowny selektor pradometniki acz magazynu. Aha, mam przenieść. Twoje radiowozy. Atajcie, waliszu komandiru. A z tym nie mogę pogadać. O, ściera. A wejpad. Kiera się przyda. Dobra. Pan więzień jest? Nie uciekł? Jest pan więzień. Dobra, to ja jadę, nie kolego? Weź tu przypilnuj wszystkiego. Pomocny łagra. Wy, padrobku Ada Zakotników. Liszno et artam. Elio ważna czynia. Albo z pracy, a ja jestem tutaj, tak? Czy może jechać w prawo i w prawo? Nie, no panie, schowaj ten łom. On silnik. Włącz światła. Syrenę też obowiedziemy odwieźć tutaj więźnia. To jest paski klatek. O matko, śwint. No dobrze, jadę. Ach, nie tapto. Listo, ać Astanowa Burma, proklaćku te triewo, ać my nie ta przejedź cielo. Pochwyć ta topornik z lugażnictwa, ać zbywać... Topornik? A ty co? A nie, ja co zaraz? No. Mogę już jechać? A. Wyłączył się sam silnik. Nie wyłączałem go, żeby nie było. Ruiny. Ale tu się jeździ. Dziwnie. Obóz pracy. Dobra, tu już mogę sobie wyłączyć syrenę. Odlikso. Eto mestia. Stanowka nażnej dambra, ać wydacie rozkaz perewozku wsiem zakrutników, nażnej poszli ku maszynu. Nie, ty dziura. Ada trzas każe partii, a nikt nie sprawku, ać brać ta. Nasze wyskalka robotnik. Hmm? Odlikso.
My zawdry prebuje tmu w oczka ruczko, a ci roboce. Zawsze potrzebujemy. Każdy powzica szupliska u wlada, a dokupić odrabku instrumentów. Membinica. Do sklepu wlada? Nie tap kontrabandu. Dobrze, a tą kontrabandę, panie, jakbym sobie chciał wziąć? Tyż mu to mogę oddać? Nie. Kontrabandę mu oddać nie mogę, niestety. A, sklep Vlada. Lewo i prawo, nie? Tam. Co tutaj się wydarzyło? Bo się w ramę zmieścić nie mogę. Ruiny. Dobra, my tu w prawo będziemy odbijać, nie? W prawo. Co to tu jakieś łącze wąska drogi? Zresztą ograniczenie do 50. Waga do 3,5 tony, nie wiem ile waży ten pojazd. No, chociaż muzyczka jakaś gra. A i tutaj jest ten sklep. Dzień dobry. Otwarte. O, eto was budro na siebie, nuwoczka komandiry, ać gomdra. Meno miano Vladimir. Za to padrodnik i gawryć maja Vlad. A ja se lu... A i sobie mogę kupić? Może. Dobra, daj pan jeden nóż. To tu pan masz? O, bronię też. Baza policyjna? No, pistolet maszynowy to mnie jeszcze nie stać. Jak iż pracuję na granicy, to mi się trochę przyda tego, nie? O, ten silnik. Baza policyjna. Super. O, polna droga, jak miło. Fajne klimaty. Szkoda tylko, że się jedzie po niej jak po asfalcie. Ale no dobra. Nie czepiajmy się. Bo uważam, że i tak jest to ciekawa gra. No mimo tych jakichś tam ścinek, ale no ja niestety ledwo to spełnią minimalne wymagania do tej gry. Ale no na wysokich ustawieniach jakimś cudem gram. No. Na kuku. No tu są jakieś ścineczki. 20 klatek. I tam... To jest pan oficer? Nie. Dobra. Nie, nie, to, to. Dziękuję. No i choć już trochę zarobiłem, a nie... Na posterunek, a którędy to?
A, nie no, szybę żeś pan wybił. Nawet nie wiedziałem, że się da. Szczerze powiem, myślałem, że ten samochód to jest taki... nie do uszkodzenia. O panie, no i gdzie żeś pan wyjechał? Szyby tyra nie mam. Panie mówili coś o jakimś mechaniku. Ale nie ma mechanika. Mówili, żeby komuś oddać samochód, jak się zepsuje i co teraz? Wybitą szybą mam jeździć? Ej, ej, ej. Chcę wyjściu przyjechać do tej wioski, to znaczy wioski państwa, w którym włączono mechanika, nie ma dobrego. Ja to nie umiem na tej klawiaturze kończy jeździć. Właśnie światło. Wysiądź. Świetnie się dziś spisałeś. No nie ogranicza się niestety do ciągłego siedzenia, no. Dobra, i co teraz? Czekaj, pan jeszcze nie idę spać. Muszę odłożyć amunicję. Magazynu. Zrób mnie latać, nie? A, bo ona dokładnie tutaj się stakuje. A, to chyba, że tak. No dobrze, 8x48. Amunicji, nie o to mi chodziło. Co ja chciałem zrobić? A nie mogę sobie zobaczyć swojego ekwipunku? No dobra, ten toporek sobie zdejmiemy tak, aby... Nie zamykaj się w środku, tylko na zewnątrz. No dobrze, wyjdziemy. Kolejny dzień pracy za nami. W takim razie... Trzymanie pojazdów. Ale już mechanika tutaj nie ma, nie? A chyba, że ten posterunkowy jest jakimś mechanikiem. Na razie zobaczymy. Kolejny pracowity dzień. Wożą towary. Nie, ten nie naprawia. Szyby jak nie ma, to nie ma. Ojej, już czuję, że będą przez to problemy. Dobra, dajesz pan. No dzięki, żeś mnie pan potrącił. Masz list przewozowy, no dobra. No jest list przewozowy. Zion Krawczynko, zgadza się. No ty tyś się zgadza. Dokumenty tyś się zgadzają. No dobra. A muszę iść i podnieść ze stołu ten notes. A tutaj dalej leży nóż. Fajnie, fajnie. I pod C mamy notes, tak? Okej,
można komparatora waszego pisownika z transportnego dokumenta. Kontrolać podatku informacyjne. Kuchenka razowa 3, lodówka 2, toaleta 1. Nie no, toalety miały być 3. Detergenty 1, wory z nawozem 10, a jest... miało być 12. I przewozi materiały radioaktywne, których nie miał przewozić. Rozumiem. Czy pan coś tu śmierdzi, wiesz pan? Cicho być. My też pana nie przepuszczę. Ja schodzę. Aha, wszystkie niezgodne z odmową. Królestwo RK. RK. No dobrze, panie, ale nas siekierą, to ja do pana nie chcę podchodzić, wiesz pan? A pan mi tu podpadasz. Jeszcze tylko pójdę tutaj do pana, nie? Musi mi pan... spojrzy prosto w oczy. Powie, że nic tu kończę nie przewozi więcej. Tutaj nic nie ma. Tutaj w opankach też nic nie ma. A pod maseczką? Też nic nie ma. No dobrze. W takim razie dziękujemy panu. Barasz to oszipka! Cipka? Nie, nie ma. Nie ma takiego pana u mnie. No zamykaj te drzwi, jedź. Czasu nie mam. Pieniądze, proszę. A, muszę zaznaczyć. No tak. Jego na kontrolne jak grusków zona. Dobra, panie, najpierw dokumenty, nie? TV7S3PZS, zgadza się. Królestwo RK, a ten jaki tutaj miał być? Królestwo RK, panie. Ktoś mi tu u pana nie gra, wiesz pan? Coś czuję, że tu pan coś przewozi. Popona? Nie. Dzień dobry. To nic nie ma. Tutaj też czyściutko. Dobra. W takim razie bierzemy wszystko na stół. No już widzę, tu jest, no. Przewidziałem, że tu coś pan przewozisz. Już są spisane. Dobra, tutaj w tym, nie pan, żeś przewozisz? Alkohol. A niby tutaj w tym też jest. Jeszcze w jakimś nie. Wszystko. Zresztą chyba jak jedno mam, to już więcej nie muszę szukać, nie? Damala. No dobrze. A wie pierma, drobna, że ilość maszynów. A cóż kolejnych? Dobra, już się robi.
To najpierw muszę tu... A nie mogę następnego, muszę najpierw... wyprosić. A potem mogę przyjmować. Przyjmować. A, że znalazłem 2 na 4, a. Rozumiem. No to ma jeszcze jeden będzie. Dzień dobry. Proszę od dokumentu. Jedną świnię wozisz, pan? Herasim Solmas. 8-0-8-2-4. Znaczony rally. Tu jest ważny, tu jest ważny. No dobra, panie Wali. Pan niby tylko świnie przewozisz? Nie, czy na pewno? No tutaj nic, nic tu nie ma. Tu masz coś, pan? Niech to nie ma. No może i nie. Ale jak pan tak mówisz, to rzeczywiście jest jedna świnia. Raczej świni pan niczego nie ukrył, nie? I nie oznakował. Znakowach nie ma. Dobra. Nie no, panie, no świnia jest w porządku. Świnia jest w porządku, więc pan jedziesz, nie? No widzenia. Kolejny, proszę. Pan poczekał, ja tylko tutaj odłożę tą kontrabandę, nie? A no ja, bo ja mogłem całą wyciągnąć i potem iść to sprzedać na tym policyjnym magazynie. Atajcie. Wać was idu. Pan kim pan jest? Posterunkowy jakiś, ja. Atajcie, walisu komandiru. Nie zajdzie? Pan da lepiej dokumenty, a nie się wita. No. A Borys Krawczynko. Q472 AQFD. A siedmiada, to siedmiada, 4 gazy pan wieziesz te. Zdjęcie siedmiada? Siedmiada. 4 gazy? To pan nic nie masz w środku? Jakiś 5 gazy? Nie masz pan 5 kody. Tam też nic nie ma. Dobra, panie, oponki, oponki. No, oponkach nie ma ani śladu. Dobra. Idzie pan, masz 4 kody, a są tylko 3. Trzy kozy pan masz. Wiesz pan? Trzy. Czemu pan wpisał 4 dokumenty? 4 są w dokumentach, nie? Z tyłu są 3. No to się panie nie zgadza, nie? Nie, tu jest raport inspekcji i list przewozowy też jest nie taki, no. No cóż, panie. Kontrola została zakończona. Do widzenia. Ona ja nie ta pot. No co za dzień. Już tak kiedyś mówiłem, no. Co za dzień. Już na kontroli, no. Było coś takiego, no. Co za dzień, no. Horosno, horosno! Wasza kurka uczelniaca! Poszli oddychali je pierw. Utrosne lato, dennaja naszego trenirowka. Jutro ostatni dzień szkolenia. No skoro ostatni,
Ostatni. A jeden ostatni dzień szkolenia będzie już. Będzie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.